Siemaneczko, z tej strony Miss Sims, witam Was serdecznie podczas drugiego odcinka Scenariuszy za dużo małych dzieci, wybraliśmy się, jak widzicie, na festiwal humorów i harców. Tutaj ktoś chyba nas już właśnie werbuje, kawalarka, nie, nie, ja do kawalarzy nie dołączam, wolę już do psotników, mimo że rozwija się wtedy złośliwość, to jest to bezpieczne dla naszej Simki. Bo już zdarzyło mi się kilkakrotnie, że dołączyłam do kawalarzy i potem moja Simka umierała z powodu nadmiaru śmiechu. Nie wiem, czy ten festiwal to jest dobre miejsce dla dzieci, no ale z drugiej strony dzieci też muszą się socjalizować z innymi Simami. Może niekoniecznie z Mikołajem, Mikołaj wiosną, no ale no dobra, no. Byśmy wypili może drinka, troszeczkę uczcili to, że dostaliśmy w poprzednim odcinku spadek. 2,5 tysiące spadł na nas z nieba tak naprawdę, dzięki czemu troszeczkę nasze losy stały się spokojniejsze. No trochę się śmieje, widać ewidentnie służy jej po prostu obecność innych dorosłych. Dzieci zają trochę świat, cały czas i mamy na oku, żeby nie było, ale troszeczkę... No, czy to nie jest słodkie? No, czy to nie jest słodkie po prostu? Dzisiaj wyjątkowo zostaniemy dłużej, bo festiwal kończy się o 23.00. Więc dzisiaj dzieciaki pójdą spać trochę później, więc ona będzie miała mniej dla siebie czasu. Prowadzimy różnicą pięciu punktów. No, rewelacja, rewelacja, o to nam chodziło. Yy, ona będzie miała mniej czasu dla siebie, ale to tylko ze względu na to, że ona po prostu teraz ma troszeczkę tego momentu, gdzie może sobie dzieci odsapnąć. Tak sobie myślę, bo mamy 2,5 tysiąca zł, że w dość łatwy sposób moglibyśmy trochę powiększyć nasze zasoby pieniężne, targując się tutaj w tym sklepiku. I jak nam się uda, to kupimy po taniości, a sprzedamy po drożości. Ciekawe, czy nam się to uda zrobić. Dobra, daj spokój. Odejdź już od tego baru, zjadłaś swoje darmowe chipsy. Widzę, że Tommy przestał się bawić swoim pociągiem. Baw się dalej. Co się dzieje? Śpiący. Ola Boga dziewczynki są w lepszym stanie zwłaszcza tutaj nasze Jenny no nic, trochę wytrzymacie dzisiaj będziecie trochę później spać niż zawsze e, to chyba jakiś żart już i tak tracę przy tych cenach niestety nie udało nam się wynegocjować lepszej ceny więc nie kupimy po taniości i nie sprzedamy po drożości. No, no wiesz twoje dzieci na to patrzą puściłaś właśnie bąka przy Mikołaju może się okazać, że w grudniu nie będzie prezentów. Dobra, skończ rozmawiać z Mikołajem i chodź do swoich dzieci, proszę Cię bardzo. Eee, nie wiem. Sprawdź jak się mają po prostu. Tu jakaś pani do nich przyszła. O nie, 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 nie. Jest, wygraliśmy. I zobaczcie, dostaliśmy lalkę w fajerwerki i 500 simoleonów oraz trochę sławy nie wiem czy to jest dużo czy mało zważywszy na koszt naszej reputacji bo zyskaliśmy złośliwość no ale wiecie no 500 simoleonów piechotą nie chodzi zwłaszcza że teraz jeszcze jak sprzedamy wód. ktoś już robi pokaźna sumka i na jakieś pierwsze rachunki teraz też wystarczy a to jest bardzo ważne żeby nasza simka miała w miarę komfort po prostu życia dobra myślę że no, obejrzymy te fajerwerki oczywiście na naszą cześć fioletowe bo w takiej byliśmy grupie byłyby żółte, gdyby wygrali kawalarze rewelacja i myślę, że po prostu weźmiemy nasze dzieci i wrócimy już do domu bo jest bardzo, bardzo późno, wszyscy są bardzo zmęczeni, w złym stanie dzieciaki są ponadto głodne także czeka nas jeszcze wesoła noc a jutro od rana wszystko zaczyna się od nowa wróciliśmy do domu sprawdźmy w jakim stanie są nasi simowie czym się trzeba zająć najpierw a ty sobie wytrzasnąłeś jakiś soczek po drodze ok, spoko ale nic ci nie jest oprócz skrajnego zmęczenia. To po prostu pójdziesz spać. Jenny nadal jest w dość dobrym stanie. Mary jest w stanie najgorszym, także nią się zajmiemy. Pójdziemy z nią najpierw na toaletkę, żeby higiena jeszcze niżej nie spada. Damy jej coś iść i położymy ją spać. Wy w tym czasie właściwie już byście się mogli położyć spać. Chodź, kaj, pójdziesz spać tutaj. To mi jak wypijesz ten soczek, który nie wiem skąd masz, ale masz, to też pójdziesz spać. A my, tak jak powiedziałam, zajmiemy się tutaj naszą merę. Damy jej tylko coś do przekoszenia i położymy ją spać. Nasza simka wodziwo jest w dość fajnym stanie. Także raz jeszcze zrobimy rundkę wokół domu. Może już jakieś roślinki wyrosły w tym czasie. to ja to właściwie mogę się tym teraz zająć. Ona teraz będzie ją uczyć. Ten, korzystać z toalety. O, zobaczcie, wystarczyło trochę poczekać. Mamy już dzwonki. Nadal jest po 22, więc nie łamiemy z przyjętych przez nas zasad. Tam coś jest. kwiat lili wykop lilię z korzeniami. Kiedy grałam sobie tak prywatnie winną rozgrywkę, to zdarzyło mi się raz kliknąć właśnie to wykop z korzeniami, bo myślałam, że będę mogła to potem z korzeniami wkopać do swojego ogrodu. Otóż nic bardziej mylnego. Jeżeli klikniemy wykop z korzeniami, to ta roślina po prostu ląduje w worku na śmieci i my ją wyrzucamy, zmienia się w śmieć. Także nie polecam tego klikać. Dobra Mary, ładnie ci idzie. Niestety mama poszła już coś zbierać, żeby nie tracić czasu, także ja sobie pozwolę po prostu sama otworzyć tą lodówkę. Trochę tak pomogę. Okej. Okay. I myślę, że no jajka na toście pasują najbardziej, mimo wszystko, pod śniadanie. Wyjęłam ci je, więc zjedz sobie porcję i położysz się jeszcze spać. Ok, dochodzi praktycznie czwarta godzina. Nasza simka, coś tam się udało i wprawdzie znaleźć, ale nie wiem, czy to są takie rewelacyjne plony. E, tu jeszcze coś jest. O, i to jest truskaweczka. Pierwotnie w naszej szklarni mam głównie miejsce na roślinę, które ona potem będzie przerabiała na bukietę do swojej kwiaciarni. Ale się zastanawiam, może też posadzimy trochę owoców, żeby nie wiem, dzieciom robiła co jakiś czas dżemy z świeżych owoców. Dobra, potem, jak już wrócisz do domu, pokaż dom, już niedaleko zaczniemy właśnie od przyjścia tutaj do Twojej szklarni i posadzimy już, żeby nam rosło bo jest wiosna, to szybko będzie fajnie rosło kwiatów trochę mamy co my tu mamy, lwią paszczę chyba myślę, że mimo wszystko pojedynczo będziemy sadzili bo jest tyle rodzajów różnych rzeczy że no nie chciałabym, żeby miała całe kuwety z tym samym a po drugiej stronie no zasadźmy tą truskaweczkę, niech sobie rośnie truskawki niech rosną nawet w dwie Dobra, i wtedy przyjdziesz to po prostu tutaj zasiać. Jest prawie szósta, także dzieci będą zaraz wstawać. Jak wyglądają nasze potrzeby? No dramy nie ma, ale nie sądzę, żeby nam starczyło energii na cały dzień. Ale to się zresztą zaraz okaże. Nie zapomnij jeszcze o tych kwiatkach tutaj. E, zas zasiej. Ale najpierw musimy koniecznie niestety zahaczyć o toaletę, bo nasza biedna Kate ma pełny pęcherz. Tymczasem zobaczę, jak daleko dzieciaki są z wyspaniem. No, myślę, że około dziesiątej pewnie. O, o, Jenny już się wyspała. Dobra, Jenny, to jak ty się wyspałaś? Właściwie mogłabyś wstać, i myślę, że zważywszy na to, że nasza działka otoczona jest wręcz murem, dodatkowo tu jest jeszcze jedno ogrodzenie, nasza mała simka mogłaby sobie pozwolić na to, żeby sama pójść tutaj na dwór. Po prostu się troszeczkę pobawić, aż mama chociaż przygotuje śniadanie dla nich wszystkich. No nie wiem, jak to jest gotować w mikrofalówce, ale hm, może jej się jakoś uda. A ty idziesz sobie w tym czasie sama na dwór i idzie. Zobaczcie, jak sobie radzi. No, nawet ze schodów nauczyła się już schodzić. Potem to już wszystko pójdzie sprawniej i troszkę. Rewelacja. Śniadanie widzę, że jest gotowe. Nawet już sobie jeden talerz pozwoliła zjeść. Hm. Posprząta i pójdzie się na chwilę zdrzemnąć. Póki dzieciaki jeszcze śpią, jeszcze trochę im brakuje, żeby się wyspać w pełni, a Jenny i tak idzie się pobawić sama, także myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby na chwileczkę się zdrzemnąć. Może Ci wyłączymy to radio właściwie, żebyś mogła w spokoju sobie pospać. No słabo mi się podoba, że tutaj leżysz w tych butach na tej kanapie niebieskiej, no ale dobra, już się nie będę czepiać, po prostu sobie odpocznij. Ja posprzątam w tym czasie Twoje wyposażenie. Sprawdźmy, co tutaj udało się nam zebrać. Żaby. Żaby można rozmnażać, ale dla mnie to jest takie troszeczkę nienaturalne. Zarabianie, także ja to po prostu sprzedaję. Te grzyby, sprzedam te grzyby, bo nie wiadomo co tam zebrałaś, czy ty się na grzybach w ogóle znasz. Typową część do ulepszeń na razie też to sprzedamy. Dzwonki sprzedamy, lwią paszczę sprzedamy. Trochę nam się udało zarobić na kolejny spokojny dzień. Myślę, że zbudzimy naszą simkę i zbudzimy jednego z nich, chociażby ciebie widzę, że masz pełną pieluchę może Cię wykąpiemy na dzień dobry aha, wyszedłeś z łóżka tamtędy, żeby znowu tu wejść no logika Simsów, nie? dobra, wykąpiemy naszego malucha i potem bierzemy się ostro za naukę jego ale ma ładną różową gąbeczkę wykąpaliśmy go, no i może, no, no idźmy za tym nocnikiem żeby skończyć chociaż z tym żeby się nie zdarzały takie wypadki jak przed chwilą Oparcie na to: hej, to ja, Klemens, pójdziesz ze mną na randkę? No nie, no nie jesteśmy zainteresowani, ani teraz, ani raczej nigdy, bo no nie widziałabym naszej simki po prostu z Mikołajem, jakoś tak. No sami zobaczcie, no, no nie leży nam w guście chociaż romantyczne zainteresowanie. Za wcześnie, by to stwierdzić na pewno, ale zdecydowanie coś może z tego wyniknąć? Czy ja coś przespałam na tym festiwalu? Dobrze nam się gadało, ale żeby od razu bawić się w parę? O, mamy kolejny poziom umiejętności wychowawczych. Może wysyłać dzieci do konta. Będzie też wiedzieć więcej na temat tego, w jaki sposób jej porady wpłyną na rozwój dziecka. Okej, okay, no spoko. Fajnie, że ona się rozwija, szkoda, tylko że dzieciaki rozwijają się tak wolno. Powiedz mi, aha, zjadłaś fajnie. Mm, wróć na dwór, jest ładna pogoda. Myślę, że zresztą, że twoi, twoje rodzeństwo też do Ciebie jeszcze tutaj przyjdzie. Mamy tutaj również domek. Lalek z kartonu. Zastanawiałam się, czy on nie zamoknie na dworzu, ale kilka razy padała. a domek jest cały, także możesz śmiało przyjść pobawić lalkami. Powiedz mi, ty pomału też byś mogła za chwilę wstawać. Właściwie już wstań i pobawisz się lalkami z siostrą, a my skupimy się troszeczkę na Tomi. Tomi jak Ci idzie, przybliżymy sobie bliżej. Chociaż właściwie nie, dajmy mu spokój w tak intymnym momencie, jakim jest toaleta. Nasza Simka jest w złym humorze, ale to przez bałagan. Zobaczymy, czy już idziesz do swojej siostry. A już obie się zbieracie. Widzę, że ci śmierci znowu pielucha Mary. Coś te pieluchy, no, może myśmy poprzedniej nie zmienili. przyszły pobawić się razem lalkami. A czemu jesteś smutna? Co się stało? Brudna. W porządku. A ty jesteś dobrem? samodzielna. fajnie jest być samej i robić różne rzeczy bez jakiejkolwiek pomocy. No, cieszę się, że tak to postrzegasz. To mi też by pewnie chciał powiedzieć, że jest samodzielna, ale jednak ciągle jeszcze potrzebuje pomocy. Mamy przy tym nocniku. Mamy to. Super rewelacja, cieszę się bardzo i możemy teraz zakończyć naukę nocnikowania ja wiem, że ty jesteś śpiąca, bo, spła, bo spałaś w nocy praktycznie w ogóle oprócz tej drzemki na kanapie no ale niestety trochę nas ten czas nadal goni podnieś to Tomiego i przyprowadź go tutaj na dwór bo ja bym chciała, żebyście wy wszyscy troszeczkę zaznali świeżego powietrza tutaj zajmiemy się naszą drugą córką Jenny Pochwal ją, bo jest naprawdę samodzielna, fajnie się dzisiaj sobie poradziła. Rano zjadła śniadanie, przyszła do ogrodu się pobawić. Także naprawdę jesteśmy dumni z takiej samodzielnej dziewczynki. Jenny i Kate bardzo się teraz przyjaźnią. Super. Opowiedz śmieszną historię i potem może. Masz suchą pieluszkę, pieluszkę, masz. Pobaw się z nią troszeczkę i ucz mówić. <grym> Tylko jej nie upuść. Bo najgorsze, co można zrobić, to podrzucić dziecko trzy razy, a złapać tylko dwa. A Mary i Braciszek w tym czasie poszli sobie tutaj zjeść. No, też fantastycznie. Jesteś już śpiąca. a Tom Tomi też, niestety. O, utworzyło się im wspomnienie a propos pikniku. Podejrzewam, że samo przebywanie w towarzystwie tego kosza piknikowego coś takiego tworzy. Bo zobaczcie, piknikowa serdeczność. Tomi i Mary cieszą się wspólnie spędzonego. Pikniku, dobre jedzenie na łonie natury, zbliża Simów. No i elegancko. Niech jest i tak. Zjedzcie sobie, potem możecie sobie pogawożyć, porobić głupie minę. A nie. Wy nie, bo do Ciebie musi przyjść od razu mama, jak skończysz. Jedzenie. Dobra, uczymy tutaj troszeczkę Jenny mówić. Chodź to nie, przyjdź tutaj do nas z powrotem jedzenie za chwilę się zepsuje szkoda jajecznicy z bekonem tak długo czekaliśmy na tą jajecznicę i teraz za 19 minut będzie po prostu do wyrzucenia ja już sama ją wyrzucę bo nie chcę patrzeć na to marnotrawstwo jedzenia dobra Tony już idzie także zaraz się nim zajmiemy ale przy okazji jego siostra wbije punkt i mamy to super w porządku. I teraz zajmiemy się Tomim, bo jego czas po prostu nagli nas bardziej. E, pouczysz go mówić, potem może po prostu sobie um, hy, 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 porozmawiać o przebiegu dnia. Bo wtedy ta po prostu umiejętności lecą troszeczkę szybciej. Dobra, ja bym chciała, żebyś ty teraz poszła się pobawić, a czemu z pieluszki chcesz skorzystać? Nie możesz korzystać jeszcze sama z nocnika? Możesz. Ale ja już nie mogę tego skreślić. Rewelacja no nic, no to wtedy chociaż idź się pobawić idź sobie, powspinaj się, pozjeżdżaj co się dzieje? gorąco pozwolę sobie was przebrać trochę za pomocą kodu żebyście mi się tutaj przypadkiem nie ugotowali na gorącą pogodę ubierzemy sobie tobie tą spódniczkę, daj spokój dziewczynce i skupimy się teraz na Tomie po prostu, póki jeszcze nie poszedł nasz Tomi spać popraw humor yy, ucz mówić ty tutaj stoisz, sobie podziwasz kwiatki. Może kiedyś też będziesz podzielała mamy zainteresowanie kwiaciarnią, bo na pewno pomoc się przyda. Także byłoby bardzo fajnie, bardzo byśmy się ucieszyli. A ty się bawisz piłeczką. No i spoko. Najważniejsze dla mnie jest też to, że nie siedzimy cały czas w domu i dzieciaki mają troszeczkę, wiecie, świeżego po prostu powietrza. Dobra, z tego co widzę na dworzu, się już trochę ściemniło. I oczywiście zaczyna padać, także myślę, że trzeba skończyć naszą zabawę w ogrodzie i wrócić do domu, zanim wszyscy za chwilę będą jeszcze przemoczeni. Tom jest w bardzo złym stanie, bo jest bardzo śpiący. Jenny zresztą też. No i Mary również. Dobra, tak więc proszę, przyjdźcie wszyscy tutaj sami właściwie do swojego pokoju. Ćwiczcie po drodze troszeczkę poruszanie się. Widzę tutaj, że się już pojawia dzieciom Sprawdź poziom zakurzenia, co mi przypomniało tylko o tym, że musimy kupić naszej Simce odkurzacz. Bo jeszcze nie mamy to, a, a niedługo już zacznie się robić brudno i wiecie jak to jest: pojawią się te kłęby i tak dalej. A chcielibyśmy z tego jednak przy dzieciach zrezygnować. Oj! Omdlenie. No cóż, posiadając trójkę dzieci, takie rzeczy się zdarzają. Dajmy jej się trochę zrzewnąć. No niestety, no słabo. Słaby moment na spanie, bo musisz jeszcze iść do swojego ogrodu, musisz jeszcze się rozejrzeć, czy w okolicy nic się nie pojawiło do zebrania. I co najważniejsze, musisz trochę posprzątać w domu, bo jest po prostu, po prostu jest bałagan. Jenny, Ty właściwie mogłabyś iść spać. Nie jesteś jakoś specjalnie głodna do rana, może dociągniesz. Mary, Mary tak samo, połóż się spać. No i Tommy też, fajnie. Fajnie, że chociaż tyle, za chwilę postaramy się je, chociaż te dzieciaki y, utulić po prostu do snu, żeby nie było. Ale najpierw skorzystamy z toalety, bo jeszcze tego by nam brakowało, żeby nasza simka nie dość, że była wykończona i zemdlała gdzieś na środku, to żeby jeszcze miała wpadkę z pęcherzem. Oj, naszej Simce znowu zdarzyło się przysnąć na ziemi, ale chociaż już dzieci są wszystkie w łóżeczkach, także od razu jak w stanie, po prostu je utuli, utul do snu, utul do snu, utul do snu i sama położy się spać. Okej, okay, 8.30, jak widzimy, nasz dzień rozpoczyna się na nowo. Pojawił się już brud, którego obawialiśmy się wczoraj. Także będziemy musieli zainwestować w odkurzacz. Gdzie idzie nasza Mary? Nie, 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 Mary, nie idź ci zbudzić. Proszę cię. Proszę cię, daj jej chwilę jeszcze pospać, mamie. Nie możesz, możesz skorzystać z nocnika. No to słuchaj, to jest, jest taki deal. Ty idziesz na nocnik, mama w tym czasie wstaje. Na szczęście się zdążyła wyspać. Robi śniadanie i wtedy sobie coś zjesz. Poczekaj, co my ugotujemy dzisiaj? Ostatnio były jajka, więc może coś innego, co mamy do wyboru. Parmigiana? Parmigiana, coś włoskiego. Właściwie, nie no, nie, nie na rano, może na obiad bardziej. Placek z jagodami też słabo się nadaje. Naleśniki, niech są naleśniki. Ok. Dobrze, że udało nam się wyspać, to dzięki temu może jakoś dojedziemy spokojnie do tej 24. Tymczasem ja posprzątam talerz, bo oczywiście, ktoś tutaj rzucił i nie był w stanie do zlewu włożyć fajnie, myślę, że zapuścimy sobie jakąś może muzyczkę zgodnie z lokalnym planem działania oszczędzanie wody rozpoczyna się dzień bez wody dopływ wody zostanie odcięty na najbliższe 12 godzin świetnie, fantastycznie wszyscy u mnie mają tragiczną wręcz higienę także idealny moment na odcięcie wody włączymy sobie muzykę, tak jak mówiłam żeby chociaż troszeczkę było nam weselej w tym brudnym świecie Czekajcie. Podoba mi się teraz ta nowa stacja, Sielski Folk, która doszła z, razem z wiejskim życiem, bo jest taka jakaś taka pozytywna, po prostu. O, jak sobie leci. My smażymy naleśniki. Dla takiej ilości dzieci, to trochę ich nasmarzymy. Metalowym po te falu. Popatelnik gotowe, fajnie, skończysz korzystanie z nocnika i przyjdziesz zjeść porcję e, wiecie co, teraz tak sobie myślę, jak fajnie widać jest to, jak naszą simkę przytłaczają dzieci pierwszy posiłek w nowym domu, wszystkie dzieciaki siedziały w fotelikach, drugi posiłek no darowaliśmy sobie te foteliki ale chociaż wszystkie jadły w tym samym czasie trzeci posiłek, każdy je kiedy ma chwilę, po prostu także ciesz się póki dzieci śpią zjedz sobie na spokojnie, To mi już też wstaje, też sobie weźmie naleśnika Mary, też w stanie zjedna leśniczka, a ty skończ na pewno nocniku. Dobra, nie jest źle. Może wyskoczymy za chwilę jeszcze na szybkiego, póki dzieci będą dbały o siebie. No nie no nie wierzę. No Mikołaj, no daj sobie spokój, no. Jak chcesz, to zadzwoń do nas w grudniu, wtedy chętnie cię przyjmiemy, ale nie teraz. Pojawił się ktoś znany? Nie, nie mam ochoty. Nie dzwoń do mnie, proszę cię. My byśmy mogli w tym czasie właściwie kupić ten odkurzacz i zająć się tym kurzem na podłodze, co dzieci sobie zjedzą. Także może jakiś taki kupimy, nie najdroższy, bo pamiętajmy o tym, że te rachunki będą ponad tysiaka. My nie zarabiamy na razie prawie w ogóle, także nie ma co szaleć. Wpiszemy sobie tutaj odkurzacz, różne urządzenia i sprawdźmy, jak to cenowo wychodzi. Najdroższy jest za, Ej, najdroższy jest za 950 to nie to, to wiecie co, to stać nas na luksus jednak kupmy sobie taki droższy może szybciej będziemy odkurzali dobra, nie daj spokój dzieciom dzieci sobie poradzą same ty po prostu zajmiesz się odkurzaniem odkurzamy tutaj dzieciaki, no jak widać są brudne i wszystko, no ale to tym zajmiemy się za chwilę Na pewno one sobie zjedzą na spokojnie, a my sobie odkurzymy właściwie może uda nam się nawet podejść do ogrodu w tym czasie czekajcie ok, czysto, perfekcyjna czystość zobaczmy co u naszych roślin ej, truskawka już kwitnie no elegancko no. zbierz cały plon cały plon tutaj, kwiatki kwiatki potrzebują trochę więcej czasu jeszcze no nic ale chociaż truskaweczkę mamy własną może zamówimy cukier i zrobimy swoje własne przetwory. Naleśniki myślę, że schowamy do lodówki, żeby nam starczyło na kolację albo jutro na śniadanie. Bra, myślę, że moglibyśmy teraz wszyscy razem tutaj przyjść sobie po prostu w czwórkę potańczyć piżamowe partii. Wszyscy są w piżamach, nawet nasza simka. No i elegancko, wszyscy się fajnie bawią. Wszystkie potrzeby są załatwione, tylko właśnie z tą higieną słabo, no ale no cóż, no nic nie poradzimy na to. Chodź, Kate. Zrobimy tak. gdzie Lubi taniec? dobra, niech lubi włączymy dzieciakom tutaj pozostałym bajkę nie no, kanał, programy dziecięce włącz dzieciakom i ty wtedy zajmiesz się, proszę Toni. Eee, przejdziemy do nauki podstawowych potrzeb dobra, a wy dzieciaki cię sobie oglądać o, Jenny podgląda to, jak mama uczy braciszka Fiszek, bo możliwe, że już po prostu je ogarnęła i patrzy teraz na to jak się brat męczy Wszyscy są brudni, wszyscy są smutni. Nie mogę na to na tym etapie niestety nic zaradzić, bo sąsiedzi odcięli nam wodę głosując na taki program. Nie wiem, co im odbiło. Możliwe, że nie mają trójki dzieci, które mają jeszcze problemy z wpadkami, z pęcherzem. Dobra, wydaje mi się, że na tym etapie musimy dać już troszeczkę odpocząć to mimo od słówek i zająć się tutaj jego siostrami, bo on, on zresztą widać, że jest zmęczony słowami. A tutaj widzę, że są samotne, zwłaszcza ta tutaj dziewczynka, Mary nasza, tak dokładnie, gdzie są wszyscy. No jak się to nie interesujemy? Dobra, Mary, ty skończ oglądać, podejdź tutaj. No już idziesz do toalety. Pójdziesz do toalety i potem właśnie zajmiesz się tutaj Mary. Z jakiegoś powodu bardzo jest teraz przygnębiona i opuszczona także proszę, może nie wiem y, opowiesz śmieszną historię Mary żeby ją troszeczkę rozweselić pobawisz się z nią, obejmiesz ją czule i pouczysz ją mówić oj higiena tragiczna, no mówię, no mamy rodziny brudasów, no ale nic na tym etapie na no to nie poradzimy musimy poczekać aż ten projekt się skończy Prawdzie nie chciałam oszukiwać, nie chciałam, żeby telewizor był tutaj jakąś naszą główną podporą, ale no w takie dni jak dzisiaj to nam się bardzo przydało, że w tle leci jakaś bajeczka i ona może wtedy, tak jakby, poświęcić trochę swojego czasu indywidualnie na każde dziecko z osobna. Masz sobie pęcherz, czy możesz korzystać z nocnika sama? Możesz, no to idź, skorzystaj z nocnika, a mama w tym czasie troszeczkę poświęci czasu Jenny. Daj spokój Mary, Mary sobie już sama poradzi. Porozmawiaj troszeczkę tutaj właśnie z Jenny. O, Tomi ma czwarty poziom wyobraźni. Super Tomi, Bardzo się cieszymy. Pokaż swoje poziomy. Wyobraźnia czwarty, korzystanie z znika trzeci. Komunikacja trzeci. Tak naprawdę Tomi powinien mieć to zaliczone. Pojawiło się tutaj coś? Nie. Teoretycznie wyzwanie, jeżeli chodzi o Tomiego, jest zakończone. Dobra, zbliża się 20. Myślę, że to będzie dobry czas, żeby nasza Simka zrobiła jakąś dobrą kolację. Nie wiem, co byśmy tutaj naszym dzieciom dzisiaj podali. Podaj kolację. Tako z tofu, tilafia, tilapia z patelni. Przepraszam. Niech jest tilapa z pat... <grywia> tilapia z patelni. Niech zjedzą trochę ryby, bo ryba jest zdrowa. Ty w tym czasie sobie też tutaj wróciłeś oglądać bajkę. Super, fajnie. Mary też. A Jenny, Jenny nie jest w najlepszym stanie, ale siedzi na toalecie, także pęcherz zaraz troszeczkę się poprawi. No bardzo się chce wszystkim spać. Wiem, najpierw chciałabym, żebyście jednak zjedli kolację, także tutaj mama już przygotowuje, wrzuca na patelnię. I za chwilę, czeka, dostaniecie coś do zjedzenia. Gotowe. Rybka jest gotowa. Dzieciaki, chodźcie zjeść. Zapraszam Was wszystkich po kolei. Może uda nam się zjeść razem. Leci z nóg. No co ty? Aż taka zmęczona. Ona chyba pierwsza wstała i to pewnie temu tak jest. Czekaj, mama, bo dzieciaki na pewno pójdą. A, dobra. W tym czasie, co one tam zjedzą, może nam się uda zjeść i wykąpać. No nie wierzę. Znowu Mikołaj. Dziś w barze jest wieczór duchów, chcesz tam zajrzeć. No, no niby jest po 22, moglibyśmy gdzieś jechać, ale no nie mamy ochoty jechać nigdzie z Mikołajem. I teraz tak, ja bym chciała, żebyś ty wykąpała, Jenny, na dzień dobry, żeby Jenny mogła już iść spać. Niestety musimy cię wszystkie nasze dzieciaki wykąpać po po godzinie, która jest już dla niej normalnie czasem. O, tam są chyba jakieś pyskówki. Aż tak się nie chcesz iść kąpać, a cały dzień byłaś smutna, że śmierdzisz, no. Jakiś brak konsekwencji. Histeria małego dziecka. Och, kiedy ta histeria się skończy, niech ktoś pomoże. No, pomoc by się przydała na pewno, no, ale niestety. Dlaczego? Och, dlaczego Kate to powiedziała? Nie do końca wiemy już teraz, o co chodzi. Ty stoisz tutaj, czekasz na kąpiel. Chodź, siostra, niech się w tym czasie porozmawia z Tobą o superbohaterach i o księżniczkach. Coś dla chłopca i coś dla dziewczynki. Wykąpiemy tutaj w tym czasie naszą jedną z córeczek i będziemy mog mogli w końcu położyć dzieciaki spać. Sprzątać, posprzątamy jutro. Chciałabym, żebyś utuliła każdego malucha do snu, żeby wiedziały, że mama jest przy nich. Dzieciaki utulone i myślę, że teraz będzie chwila dla nas. Więc może w końcu uda nam się przyjść do naszego ogrodu. Dobra, widzę, że tutaj już są jakieś roślinki. Nie. Wydawało mi się, szkoda. Bo chciałabym, żeby ona stworzyła kompozycję ze swoich kwiatów. Ale z drugiej strony. No dobra, no może weźmy tutaj coś. Pierwszą, lepszą niech dzisiaj będzie z. Hmm, 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 hmm. Letni poranek niech sobie stworzy chociaż jedną, niech spełnić swoje pierwsze marzenie o zrobieniu swojej kompozycji. Wiadomo, wolałaby ze swoich kwiatów, ale czasami marzenia spełniają się trochę inaczej, niż byśmy sobie tego życzyli. Układanie pierwszego bukietu jest bardzo pracochłonne. Mam nadzieję, że już z każdym pójdzie trochę szybciej, no bo szczerze mówiąc, no nie sądzę, żebyśmy mieli czas na to jej marzenie, przynajmniej dopóki mamy trójkę dzieci. Pewnie zresztą o to chodziło w tym scenariuszu, żeby pokazać, jak ciężko jest Simowi, jak jest sam. I jak mocno może być przytłoczony. Udało nam się stworzyć naszą pierwszą kompozycję. Dodaj wazon, oczywiście. Myślę, że takiej zieleni, żółtego i białego pasowałby jakiś prosty wazon. Zielony, ceramiczny, różowy. Nie, nie, coś takiego naprawdę. Hm. A przezroczysty, pokażcie, jakby wygląda przezroczysty, aha, po prostu tak. No dobra, w porządku, teraz spróbujemy to sprzedać, bo jeszcze nie mamy swojej kwieciani, żeby gdzieś wystawić, także może po prostu to sprzedajmy. Dobra, jest trzecia trzydzieści. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby nasza Simka szła spać i żeby ten odcinek się już zakończył. W kolejnym postaramy się może, żeby nasze dzieciaki poznały jakieś inne dzieciaki, bo tak naprawdę mało wychodzą do innych ludzi i mało mają szansę, żeby jakoś się rozwijać. Także miejmy nadzieję, że uda nam się poznać jakichś ludzi, którzy też mają dzieci. Może przy okazji Kate by troszeczkę mogła porozmawiać z kimś i podzielić się swoimi rozterkami, swoimi problemami, zadać kilka pytań, bo wiadomo no jednak jakby nie było jest w tym rodzicielstwie całkiem sama. Mimo, że radzi sobie dobrze, na pewno chciałaby po prostu zaczerpnąć od kogoś porady. Także ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. zapraszam was na kolejny odcinek, gdzie dowiemy się, jak potoczą się dalsze losy naszej rodzinki. Na razie pozdrawiam Was serdecznie Miss Sims.